G-Play kupił nowe, drogie auto, jednak nie podoba mu się kolor. Przegrywa wyścig uliczny. Lucky wykrada kluczyki od auta G-Playowi. Postanawia zmienić kolor auta i go ulepszyć. Oglądaj film do końca, by zobaczyć reakcję G-Playa i jego rodziny na nowe, ulepszone auto. Pod ostatnim filmem z G-Playem wbiliście aż 200 tysięcy wyświetleń oraz 12 tysięcy łapeczek w górę, za co Wam bardzo dziękuję. Myślę, że teraz wbijecie jeszcze więcej. A, jeszcze nie zapomnijcie, zbieramy 500 000 subskrypcji na moim kanale, dlatego subskrybujcie ten kanał. Telefon do mnie dzwoni? Kto o tej porze do mnie dzwoni na telefon? Halo? Halo? Halo, halo, siemanko mordeczko, tu G-Play, słuchaj, mam sprawę do ciebie. Musisz jak najszybciej, słuchaj, przybyć do mojego domu. Pod moim domem jest coś niesamowitego, muszę ci to pokazać, także dawaj, jak najszybciej, stary. Dobra, G-Play, zaraz będę. O, czekam, yo. Yo, ty, słuchajcie, ale sytuacja. G-Play, coś chyba możliwe, że coś nowego sobie kupił. Wychodzę właśnie ze swojego domu, tu jest moja piękna fura, naprawdę, to jest wyścigowa fura, najlepsza jaka jest. Biorę udział w wyścigach różnego rodzaju, dlatego wsiadam do swojej fury i szybko lecę do G-Playa. Jestem bardzo ciekawy, co on ma dzisiaj mi do pokazania i co do zaprezentowania. Dobra, jadę szybko. Wow, teraz tutaj w ogóle niedawno organizowali w naszym mieście wyścigi aut, dlatego możliwe, że weźmiemy udział. G-Play? Wow! O, siemanko, stój! O nie, oszalałeś, słuchaj, co ty mi tutaj autem swoim wjechałeś? Gdzie żeś wjechał? Kurczę, sorry, przez przypadek wjechałem. Co to? Nie dotykać? To jest twoja nowa fura, którą sobie kupiłeś? Słuchaj, to jest moje nowe autko, mój nowy nabytek, widzisz, nie możesz go dotykać, a ty już tu prawie staranowałeś go swoim smarcikiem. Widzisz, tutaj wszędzie jest monitoring, właśnie kupiłem sobie niedawno taki nabytek, tylko wiesz co, trochę mi się kolor nie podoba, ale tak poza tym, no to moim zdaniem, no fajne autko, co myślisz? Ty, ale wnętrze masz fajnie, widzę tam nawigację, wow, ile to ma koni? Stary, to ma 650 koni jak na razie, przydałby się tak z 1000, no ale wiesz, na razie jeszcze, wiesz, jest na spokojnie. No będę sobie jeździł powoli po mieście, co nie? Ty, a chodź może, ja cię, ej, w ogóle muszę to nagrać, super. Ej, słuchajcie, G-Play kupił sobie nowe auto, teraz właśnie nagrywam reakcję na nowe auto G-Play, a ty może się przejdziemy na twoim, w twoim nowym aucie? No słuchaj, tutaj 22-calowe felgi, normalnie powiem ci, że błyszczą, lśnią na czarno, czarny połysk, jak chcesz to się może... Możesz przejechać, czy ja mam jechać, ja mam prowadzić? No właśnie ty chyba, ty, no dobra, wsiadaj, zobaczymy. No tutaj słuchaj, najnowsze systemy, wiesz, jest asystent kierowcy tutaj, możemy w ogóle, wiesz, zdalnie tutaj jechać, ja nie muszę trzymać gazu i hamulca i tak trzymać kierownicy, bo to auto samo potrafi jeździć, wiesz? Jo! Przecież to jest niesamowite, G-Play, to jest tak wygodne auto, jeszcze tak tak ogólnie wygodnie się w nim siedzi, jeszcze jakie słychać, takie brum, ryczenie, dobra, zawracaj, fajna reakcja, nagraliśmy tutaj reakcję do twojego auta, wow. Dobra, człowieku, tutaj czekaj, czerwone światło w ogóle, będziemy musieli tutaj chyba stanąć, co? Czekamy, wiesz co, ja w ogóle dawno nie jeździłem, cały czas na motorku, a teraz tym takim samochodem nagle tutaj, wiesz co, podjechałem, wiesz, co myślisz ogólnie? Ty stary, ktoś tu podjechał, to chyba Lamborghini, zobacz, tutaj stoi jakieś, ty widziałeś? Co jest, Leszy? Chcecie się ścigać? Ty, cwaniaczku jeden, ty tutaj nie masz podjazdu w ogóle do naszego auta, tutaj myślisz, że co, że przefarbowałeś se na zielono auto i co, i nas wyprzedzisz? Ty. No na pewno, ja od razu wygram, sam przecież widzę, że ty masz jakiś słabiutki samochodzik. No dobra, to na trzy, raz, dwa, trzy, lecimy. Ty, Lucky, jesteś za ciężki chyba, wyskakuj z fury, bo mnie ziomeczek wyprzedził, słuchaj, wyskakuj, Lucky, bo jesteś obciążnie, zbędny balast. Jak to cię wyprzedził? O kurczę, nie, szybko, ty... Ja nie mam opcji, słuchaj, nie ma opcji, no nie złapię go, ja nie mogę, przegraliśmy, widziałeś, wygrał z nami, ale Lucky, ty po prostu, kurczę, obciążyłeś tutaj, to auto jest dosyć lekkie, a ty tutaj wsiadłeś, wiesz co, i mnie obciążyłeś auto i przez ciebie no przegrałem. Ale słabe, co się w ogóle dzieje? Nie no, z tym autem coś trzeba zrobić, możliwe, że ty jestem za ciężki, ale przecież ja G-Play nie jestem aż takim grubasem.
No słuchaj, może nie aż takim, ale każdy kilogram tu ma znaczenie, wiesz co, jeszcze mam pełny bak zatankowany i to też, wiesz co, inaczej to auto jeździ. Ja myślę, że, wiesz co, jeszcze trzeba trochę tu... Nie zrób kraksy, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, okej? Dobra, dobra. Wysiadamy, zaparkowane jest, widzisz, ja tutaj monitoring zamontowałem, żeby tutaj nikt mi nie ukradł tego autka, wszystko tutaj się nagrywa. I tu w ogóle do ciebie dzwoniłem, właśnie stary, ja idę jeszcze, wiesz co, poszukać jakieś firmy, co nie wiem, co może oklej mi jakiś na inny kolor, na jakiś szybszy kolor to auto i może wtedy będę lepszy. Dobra, także ja super. Idę nagrywać, trzymaj dzięki, się. Dzięki. Ej, słuchajcie, mam pewien pomysł. Biorę właśnie swojego tutaj małe autko. W ogóle co to jest? Ja mam jakieś takie małe wieśniackie auto, a Gplay sobie kupił jakieś mega odjazdowe. O, patrzę jeszcze przez okno, patrzcie, pewnie się ze mnie śmieje, że ogólnie mam takie malutkie auto. Oj, nie, na to nie pozwolę. Chociaż nie, no dobra, przyzwyczaiłem się do mojej małej wyścigówki, ale mam pewien pomysł. Wpadłem na pewien pomysł. Słuchajcie, właśnie teraz w tym momencie Gplayowi się kolor nie podoba, słuchajcie, i jeszcze przegrał w wyścigu, no to wszystko świadczy, zrobimy mu pewien prezent, a mianowicie nie dość, że mu przemalujemy furę, to jeszcze mu stuningujemy to auto, dlatego ja w tym momencie poczekam pod jego domem właśnie tutaj, aż zrobi się ciemno i jak zrobi się ciemno, to słuchajcie, wejdziemy do jego auta, wykradniemy kluczyki i pójdziemy, przemalujemy mu to auto, nie podobał mu się kolor, jeszcze mu stuningujemy tak, żeby wyścig wszystkich wygrywał, dlatego ja tutaj się teraz zaczaję pod jego autem, nie wiem, pod jego domem, może trochę tutaj, trochę nawet tutaj się schowam, okej? I zobaczymy, czekamy, aż zrobi się ciemno. Cały czas się czaję pod Gplaya domem, żeby mu wykraść kluczyki, żeby zrobić mu ten niesamowity prezent. No musimy mu trochę przytuningować to autko, zmienimy kolor. Napiszcie teraz w komentarzu, jaki kolor byście wybrali dla Gplaya auta. No i kliknijcie łapeczkę w górę za Gplaya furkę. No i subskrypcję z dzwoneczkiem, jeśli chcecie więcej filmików z Gplayem. Dobra, ja teraz spokojnie, powolutku wejdę. Dobra. W domu nikogo nie ma jak na razie. Czekajcie, zobaczymy, czy jest u góry. Zobaczymy, co on... Kurczę, nagrywa. Yo, siemano, słuchajcie. Dzisiaj pokażę wam epicki odcineczek, jak właśnie tutaj przyrządzić prawdziwą kawkę arabikę. Normalnie 100% arabika jest najlepszą kawą. No jeśli nie chcecie spać w nocy i na przykład nagrywać filmiki tak jak ja, to jest idealna recepta. Właśnie ty, teraz nagrywa. Będę się delektował tą kawką. Dobra, słuchajcie, on nagrywa. Ale teraz mu wykradnę szybko kluczyki. Dobra, to jest ta akcja. Tutaj ma kluczyki jeszcze od auta. W takim razie szybko jadę tutaj. Okej, dobra, mam jego auto. Czekajcie, zniszczymy jeszcze monitoring, żeby nie było widać, że mu wykradnę autko. Dobra, szybko, 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 szybko. Dobra, oby się nie zorientował, bo on teraz nagrywa, jest zajęty. Także wydaje mi się, że będzie to jest idealny moment. Dobra, wykręcamy. Okej, jesteśmy na dobrej drodze. O nie, żebym nic z tym autem tylko nie zrobił. Bo jak zrobię mu jakąś kraksę tym autem, to nie będzie dobrze, nie będzie na mnie zadowolony. Dobra, jest dobra, jest ciemno. Ja teraz powolutku jadę. O kurczę, udało mi się. Teraz tylko umówiony jest. Jestem już z mechanikiem właśnie samochodowym i z osobą, która przefarbuje mi to auto, dlatego teraz wszystko jest pod kontrolą. Dobra, jadę, jak widać wszystko, o tutaj jest już ten warsztat, ale widzimy od tyłu, żeby nikt nie zorientował się, że zrobimy taką nielegalną akcję, bo to jest naprawdę nielegalna akcja. Dobra, podjeżdżam, ej, hasło, krz, krz. Kurczę, nikogo tutaj nie ma, czekajcie, hasło, dobra, otwiera. O, siema. Byliśmy umówieni, nie, Laki? Tak, to ja. Zobacz, jakie auto w ogóle przyprowadziłem, wow, fajne, co? Jaka fura. No, ale tu ten dźwięk mógłby być lepszy, hamulce mogłyby być lepsze tutaj, turbosprężarka też. Czekaj, może zamknijmy tutaj garaż, żeby nikt się nie zorientował, że tutaj taką nielegalną akcję robimy. Słuchaj, jest taka sprawa, nie jest to moje auto, jest to Gplay auto, a Gplayowi bardzo się nie podoba kolor, który ma i ostatnio przegrał znaczy w wyścigach. Musimy nie dość, że stuningować tą furę, to jeszcze zmienić kolor. Okej, myślę, że podołam temu zadaniu i tutaj wymienię wszystko, okleję go super, na super kolor, taki sportowy, szybki, ale przed muszę wymienić jeszcze żarówkę, wiesz, tutaj na suficie. Czekaj. A, żarówkę wymieniasz? A co, tutaj nic nie działa? Czekaj, podtrzymam ci drabinę, żebyś nie spadł, kurczę, koleżko, ty byś prawie spadł z tej drabiny, bo tu noga ci się jedna urwała. Wow, kurczę, zleciałem trochę. Dobra, to może...
No to ja tutaj, musisz mi zostawić to auto tak na, no jeden wieczór, ja się tutaj przez jedną noc pobawię z nim i ten, i będzie gotowe. Dobra, w takim razie ja wracam, zobaczę jeszcze co Audi ma pod spodem, o kurczę, nic tutaj nie ma, chciałem zobaczyć właśnie na kanał, jak tutaj naprawiasz autko. W takim razie ja lecę i za niedługo tutaj wracam, za 3 godziny będę. Dobra, okej, siema. Dobra. Słuchajcie, akcja udana, za 3 godziny tutaj wracam i zobaczymy, jak ta fura będzie gotowa. Minęło 3 godziny, właśnie ja wracam tutaj do tego warsztatu. Dobra, zobaczę, czy tutaj nikogo nie ma. Fajnie, gdyby właśnie nikogo tutaj nie było, bo może ktoś, jakiś G-playa kolega przyjdzie tutaj, akurat zobaczy, że coś mu z furą kombinuje, nie będzie zbyt ciekawie. Dobra, ej. Panie mechaniku, jak tam auto? No kurczę, no powiem ci, teraz skończyłem, teraz właśnie się napiłem wody trochę, ale popatrz teraz tutaj w tą stronę, patrz jaka fura. Wow. Dostała numerek, patrz jakie ma wielkie hamulce, prawie takie same jak koła. Tutaj ma Porsche napisane jeszcze. Ty, słuchaj, i zauważyłem tutaj taki, jak to się nazywa, spoilerek dołożyłeś też. No. A popatrz, jaki jest silnik w bagażniku. Taki wielki. Przez G-Play to będzie pod wrażeniem ogromnym. Będzie zachwycony z tego, co ja zrobiłem. Dobra. Dostanie potwora takiego, że wygra na dzielni tutaj w każdym. Każdy wyścig wygra. Nie no, niesamowity jestem. Ogromny ci wdzięczny, mechaniku. G-Play będzie niezmiernie zadowolony. Dobra, w takim razie, to co? Wsiadam i wyjeżdżam, co? No okej. Później się jakoś rozliczymy. Bo dobra. To nie za darmo. Spoko. Dobra, silnik wymieniony, wszystko wymienione. To ja jadę. Dzięki wielkie i zobaczymy... Posłuchaj, jaki ma dźwięk. Wow, o kurczę. Ej, nagram, jak będziesz jest ciekawy, to nagram reakcję G-Playa na tą furę. Dobra, okej. Dobra. Siema. Siemano, pędzę szybko. Wow, kurczę, nie do wiary. Tylko żeby G-Play nie wyszedł wcześniej jeszcze z domu i nie zobaczył, że fury nie ma, to wtedy będzie przesada. Dobra, ja teraz tutaj szybko lecę. Lecę swoim autkiem. Dobra, okej. Zwolnimy chwilę. Ty, ale to fura ma przyspieszenie. Ona normalnie ma 3 sekundy do setki. Ale super, ty, słuchajcie, jestem tak niezmiernie zadowolony, napiszcie w komentarzu, czy się cieszylibyście, jakbym ja wam tak przerobił auto i zmienił kolory. No, nie podobały mu się kolory, a teraz? Wow, no teraz ma szary połączony z żółtym. Idę do G-Playa zobaczyć, czy on dalej nagrywa, czy co on robi. Dobra, czekajcie. Krapie na kanapie. Wejdę do niego do domu, odstawię kluczyki może. Dobra, odstawię kluczyki jakby nigdy nic. Dobra, i zadzwonię alarmem, zadzwonię alarmem i wyjdę i zobaczymy jego reakcję, jeżeli nie... O kurczę, to mnie tu budzi z samego ranka, o nie, dobra, szybko wstajemy. Halo, tak, listonosz, kto tutaj? Halo, Laki, co ty tu robisz? Siemanko, co tam słychać? Siemanko, kurczę, chciałem się schować, żebyś mnie nie zauważył, a ty jak zwykle sprócilo, musisz mieć oko, sokoli, chcesz paść, słuchaj? Chcesz tutaj wpaść, słuchaj, bo tutaj wiesz co, z G-Playką właśnie sobie tutaj odpoczywam z ranka. W sumie ja spałem się, dopiero obudziłeś mnie z rana. A, obudziłem cię. O, cześć G-Playka, dobra, nie będę zawracać, bo ona pewnie tam nagrywa coś, tak? Tak, no, ona teraz coś tam próbuje, wiesz co, podziałać. Co tam w ogóle, napijesz się jakieś kawki, arabika? Chodź, kurczę, musisz ci coś pokazać, chodź, zobacz, widzisz to? O nie, ktoś mi ukradł auto, ty, gdzie jest moje czerwone auto? Co to jest w ogóle za fura, ty? O co chodzi? Laki? No ty zobacz, coś o tym wiesz? To ja ci zrobiłem prezent, mordo! Narzekałeś na to, że przecież masz słaby kolor fury, że czerwony ci się nie podobał, że masz słaby pod maską silnik. No i teraz będziesz wygrywał wszystkie zawody. Stuningowałem ci furę! Mordeczko, ale tutaj w ogóle wjechałeś w tabliczkę. Ja w ogóle nie wiem, jakim cudem ty do tego dopuściłeś. To auto już jest trochę zniszczone przez to, że tak zrobiłeś, wiesz? Słuchaj, ja muszę ogólnie, musimy zrobić coś takiego, że G-Playkę zawołać. Idź po G-Playkę, nagramy reakcję G-Playki, jak w ogóle na nową furę, to będzie super. Dobra. G-Playka, słuchaj, sprawa jest. No? W ogóle Laki zrobił nam, nie wiem, no takiego dowcipa można. Słuchajcie. Chyba powiedzieć. Słuchaj, normalnie zobacz, co się stało z naszym czerwonym Porsche, które tutaj stało. Zobacz, jak się zmieniło teraz, widziałaś? Ale super auto, jacie, jakie sportowe, one teraz podoba ci się? Szybsze, no. Popatrz, nagrywamy reakcję, zobaczcie, G-Play, co się podoba. Patrz jak ładnie siedzę tu. Ej, ale lepiej wychodź, G-Playka, bo ty nie masz prawka jeszcze, także spokojnie. A dobra, sorry. Dobra, a może mnie przewieziesz, co?
No to co, to jedziemy? Laki, ty chcesz się przejechać, czy jak to robimy? No nie wiem, kurczę, na razie tylko reakcję nagrywałem, a nie wiem, no możemy, możesz chwilę wsiąść i zobaczyć tutaj od środka, bo naprawdę tutaj też wszystko jest poprzerabiane. No i co, no chyba będziemy lecieć, mogę cię przewieźć na chwilę. To przewieź mnie, to zrobimy reakcję moją. Dobra, reakcja. Dawajcie, dawajcie. Ja będę za wami biegł, zobaczymy, czy będę szybszy niż to autko. Czy jest naprawdę dobrze zrobione, stuningowane, czy tak średnio. Bo, gdzie my jedziemy, na jakąś... Czekajcie, pod mostem, no żeby nikt ty, na razie tylko nie zobaczył, tylko nie podrywaj G-playki, Laki, przypadkiem. Tam nie... Wow. I no jak jeździsz, człowiek, wow. Jak jeździsz? Turbo! Jakieś turbo się włączyło, G-play, nie mam kontroli nad autem! Jak ty jeździsz? Wysiadaj, wysiadaj, wariacie. Nie mogę, G-play, nie mam kontroli nad autem, zaraz rozbiję tutaj pierwsze lepsze auto, G-playka, zaciągnij hamulec ręczny. Hamuj, bo ja tu zaraz prawie puszczę, please. No to auto naprawdę nie mam panowania nad nim. Kurczę, to jak się zaraz rozbijemy, hamulce nie działają. Ej, G-play nas nie dogonił, chyba na piechtę. Kurczę, hamulce nie działają, co się dzieje? Czekaj, stop. G-play, o co się... Stop. O nie, ciebie wjadę. Nie, ja wysiadam. O kurczę, już myślałem, że mnie rozjedziecie, G-play, już się chciałem położyć. Ratuj mnie. Ja myślałem, że już po mnie będzie, kurczę, taki rozpędzony w moją stronę jechałeś, Laki. Ty, kurczę, już więcej nie jeździsz, to nie dla ciebie auto, jest nieodpowiednie, jest za szybkie. Ale to auto naprawdę jakoś w pewnym momencie tak dodało gazu i... No ja nie wiem, no dobra, G-play, ale nie, no ostatni raz daj mi się później przyjechać. Dobra, słuchaj, proszę, później, tylko będę chciał się przyjechać jeszcze. No powiem, że ci, że niezłe to autko, tylko no G-playka, słuchaj, to była roztrzęsiona, jak ty ją przewiozłeś, wiesz co, ona nie lubi aż takich emocji, no trochę spokojniej, okej? Okay? No dobra, będę wiedział. Słuchaj, jeszcze chciałbym nagrać na kogoś jeszcze reakcję na to auto, dlatego teraz tutaj biorę kamerę i nagramy jeszcze reakcję jedną, co? No dobra, jak chcesz. Kto to miał tutaj przyjść jeszcze? Halo? Nie wiem, G-playek może, G-playek, chcesz się przejechać nowym autkiem? No, chciałbym się nowym autem przejechać, no bo kurczę, jeszcze nie jechałem, nie ma, byłeś zajęty cały czas. A co, mama ci już powiedziała? Mama ci powiedziała już, że mamy nowe stuningowane autko? Tak, wpadła do domu z płaczem, bo było takie przyspieszenie. O, siema G-playek, słuchaj, nagrywam reakcję właśnie tutaj na nowe auto G-playa, to dawaj, chodź, przejedziemy. Pojedziemy szybko. Dobra, poczekaj. Jestem szybszy od ciebie. Oj, tylko kurczę, żeby G-play tutaj nie narzekał, bo zaraz znów jakąś kraksę zrobi i będzie przesada. To ustawmy kamerę tak, żeby nas nagrało. Cyk. Dobra. I teraz możemy testować. Dobra. Słyszysz ten dźwięk? Słyszysz go? Jak liczy? Ale potwór, jaki potwór. No. Dobra, tutaj jedną taką małą rutkę zrobimy, bo wiesz co, ja nie mam już czasu ogólnie na przewiezienie i już prawie zrobiłem kraksę z G-playką, wyobrażasz to sobie? Serio? No. A to może przyspieszenie tyłem, co? No, słuchaj, zobacz, co tu się teraz dzieje, zobacz, co się stało, poczekaj chwilę, muszę wykręcić. Ej, bo zadrzesz lakier mojemu tacie, ja tu wszystko mu powiem. Kurczę, wysiądź, G-play, kurczę, żeby nie było tutaj popeliny. Biorę tutaj auto, bo nie mogłem wykręcić. Wow, wsiadłem za kierownicę. Chcesz poprowadzić? Nie no, nie wiem, czy G-play, bo... przecież ty nie masz prawo jazdy. A może, kurczę... Dobra, nagrywamy reakcję. Dobra, G-Playek, jak tam reakcja? Podoba ci się to auto? No kurde, powiem ci, super, widzę przyspieszenie, super kolor, super spoiler. No naprawdę, ale... wszystko jest na swoim miejscu. Słuchaj, jeszcze specjalnie ulepszyłem go, bo wcześniej był czerwony i przemalowałem, dlatego naprawdę wszystko dawałem z siebie, naprawdę wydałem dużo pieniędzy, chociaż jeszcze za nic nie zapłaciłem za tą przeróbkę, ale jest to auto najlepsze, jakie mogę żyć. No, może tata mi kiedyś da po prostu w prezencie, a kupi se nowe jakieś. Może i tak, dobra, tutaj przyjdziemy bokiem i słuchaj, za niedługo w ogóle są wyścigi w naszym mieście, to może zabiorę cię na jakiś wyścig wieczorny, co ty na to? Dobra, okej. Co to za samochodyk jest? Halo? O, siema Nubek! Cześć, Laki, to ty! Co to za samochodzik tutaj jest, powiedz mi? Słuchaj, to G-playa, przerobiłem mu nową furę i reakcję ogólnie nagrywamy na nową furę G-playa. Ej, w ogóle, G-play, słyszałeś, że za niedługo są zawody? No słuchaj, słyszałem, ale w ogóle się tak zastanawiam, czy ten odcinek nie powinien wlecieć na mój kanał, słuchaj, bo to jest reakcja na przyspieszenie mojego samochodu, to chyba ten filmik wrzucisz na mój, co? No dobra, niech będzie, kurczę. Nie no, ale daj wrzucić na swój, no kurczę, przecież ja ci tą furę przemalowałem, tak stuningowałem. No dobra,
Dobra, słuchaj, dawaj jedziemy na te może zawody, co? Nubek, w ogóle fajne autko. Ty, przestań tu trollować, no, mi chatę. No ja ci tutaj galas buduję z dirta. Oszalałeś, nie chcę dirtowego garażu. Dobra, jedziemy na te zawody nie, teraz, a, czy a kiedy? Czekaj, no Nubka chyba miałem jeszcze przewieźć, tak? Reakcję Nubka. Dobra, jak chcesz sobie nagrać, to nagrywaj Nubka, no. Dobra, a mogę uważaj, jechać? Uważaj, żeby on dirtem, wiesz co, tam nie zwymiotował. Mogę jechać? Dobra, w takim razie jedziemy. Dobra, wykręcamy, ja już tutaj wsteczny włączyłem. Jedziemy powoli. Jak pierwsze wrażenia? No kurczę, bardzo fajnie, ale mógłbym się też może przejechać, bo kurde, ja mam taki samochód cały z dirta zrobiony, ale taki naprawdę fajny. Właśnie nie wiem, wiesz co, to wszystko zależy od Gplaya, czy ci da, a ja naprawdę tą furą czasami nie mam nad nią kontroli, nie mam na nie sprawowania, bo raz szybko jedzie, raz wolno. Dlatego zobacz teraz przyspieszenie i wow! Kurde, ale przyspieszenie, moja maszyna tak no, nie ma. No, widzisz? Teraz tutaj okej? Okay. Kurczę, czerwone światło akurat. Ja cię kręcę. Ojej. Oj, niedobrze, no, niedobrze, dobra. Oj, niedobrze. Patrz, co podjechało. Co tam, ziomeczki, słabiaki? Co słabiaki? Ty. Siemanko, ty, ja się chcę ścigać. Dawaj rewanża. Nubek, wysiadaj, ja teraz. Dawaj, Laki, prowadzisz. Dobra. O, Gplaya znam. Dobra, ja się z nim ścigałem. Ty, Gplay, czekajcie. Ja tu nie jestem sam koleś, co ostatnio chciał się z tobą ścigać i przegraliśmy wtedy? Tak, to ja. Słuchaj, ale teraz mamy lepszą furkę, to może damy radę, co? Pewno, że damy radę. Leszczu, załatwimy cię teraz, zobaczysz, wyścigniecie Gplay. Dobra. Słuchajcie, odliczam. 3 dirty, dawaj. 2 dirty, 1 dirt i dirt, ruszyli! Jedziemy! Kurczę, ale jazda! Kurczę, ale go zostawiliśmy w tyle, dawaj Gplay, manewruj! Wow, co się stało? Ja prawie wyjechał poza mapę, o kurczę! Człowieku, jest dobrze, kurczę, ale szybkie to auto, jest za szybkie trochę, o twój smarcik, patrz! Chcesz rozbić mojego smarta? Co ty, oszalałeś? Kraksy Czekaj, gdzieś wjechałem, kurczę, mordeczko, mamy problem, wysiadamy, szybko, słuchaj. Szybko, i wycofaj, bo zaraz nas ten koleś dogoni, szybko, pędzimy. Dobra, dawaj, szybko, wsiadamy, dawaj, jedziemy, pod moim chatę jechać, no nie wiem, no kurczę, chyba już wygraliśmy ten wyścig, czy mieliśmy się tam ścigać dookoła, gdzie tu był meta? No wiesz co, naprawdę to był krótkodystansowy, słuchaj, wyścig i wiesz, i myślę, że w ogóle nie miał szans ziomeczek kurczę, z nami, nie? Kurczę, no... Przegrałem. Zwracam honor wam, sorki. Sorki, ziomeczki. Myślałeś, że taki dobry jesteś? Kurczę, teraz Laki mi tak stuningował, słuchaj, moje Porsche, że nie ma podjazdu w ogóle. Kurczę, to teraz wy jesteście najlepsi na dzielni, a ja muszę kupić jakąś furkę albo ją stuningować. Kopnę zarawnią. No nie, bez przesady, słuchaj. Bez przesady, i tak jest fajne auto, słuchaj, ale musisz po prostu dać to Lakiemu, on to da, stuninguje ty, ci człowieku. Ty, ale po co ja mam utuningować, żeby później cię na wyścigach się chwalił, że z tobą wygrywa? To my tylko mamy takiego mechanika, który nam stuninguje tak dobrze furę. Dobra, no, dokładnie. To zgadamy się, Laki, tutaj. Dobra. Jeszcze. Dobra, ja lecę do domu, trzymajcie się, chłopaki. Siemano. Dobra, ja też zwijam, ale fajnie. Jeśli wam taki filmik się spodobał, łapeczka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem, no i komentarz. Telefon? Telefon dzwoni? Kto o tej porze do mnie dzwoni? Jestem bardzo ciekawy. Halo? Ups, zapomniałem. Sorry.